Czas się skróci. Pustynie się zazielenią. Ziemia zacznie się częściej zapadać. Zwiększy się częstotliwość trzęsień ziemi. Dzięki największemu i najgodniejszemu z ludzi, każdy muzułmanin zna dziś znaki czasów ostatecznych. Co więcej, widzi je i rozumie, że jesteśmy tymi, którzy żyją w czasach ostatecznych. Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim, pozostawił nam żyjącym teraz szczegółowy opis znaków Dnia Sądu, aby cała umma była przygotowana. Ale przygotowana na co? Na śmierć czy na wypełnienie woli Allaha? By stać się przyczyną śmierci całej ludzkości, czy doprowadzić ją do złotego wieku? Posłusznie czekać na los zgotowany ludzkości przez szatana, czy wypełnić przymierze naszego proroka? Pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim i zbudować świat, w którym życie ludzkie będzie najwyższą wartością. Dlaczego największy i najgodniejszy z ludzi pozostawił nam swoje przesłanie o czasach ostatecznych, skoro wszystko jest z góry ustalone i nie możemy niczego zmienić? A może jednak możemy? Tak, możemy. Prorok Muhammad, pokój niech będzie z nim, powiedział: jesteśmy ostatnią ze wspólnot, ale pierwszą, która zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Oznacza to, że nie tylko możemy, ale musimy wszystko zmienić. Na całej umie spoczywa ogromna odpowiedzialność za wypełnienie przymierza proroka Muhammada. Pokój niech będzie z nim. Nadszedł czas, aby każdy z nas odpowiedział sobie na pytania: kim jestem? Za kim podążam? Kim jest dla mnie prorok Muhammad? Niech pokój będzie z nim. Dziś mówimy, że jesteśmy gotowi umrzeć dla Allaha, ale czy jesteśmy gotowi żyć dla Allaha? Nadszedł czas prawdy i zdecydowanego działania. Każdy, kto milczy i jest bezczynny w obliczu dnia sądu, jest niewolnikiem szatana. Nie przegap tego. 10 grudnia 2022 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja online. Globalny kryzys. Kim jest dla nas prorok Muhammad? Niech pokój będzie z nim. Salahu alaihi wasalam.